Zacieśnia się współpraca pomiędzy Chinami a Rosją. Czy Chiny będą dostarczać sprzęt wojskowy na dużą skalę Rosji, co już praktycznie ma miejsce? No i co to oznacza dla Polski, dla NATO? Bardzo duże niebezpieczeństwo, tak? Czy dojdzie do konfliktu globalnego, a Rosja będzie mieć sojusznika, poparcie, jeśli chodzi o Chiny, przede wszystkim, no jeśli chodzi o dostawy tutaj sprzętu wojskowego? No właśnie, na ten temat sobie dzisiaj porozmawiamy, a to wszystko po kłosie tego, że ostatnio doszło do spotkania szefa ministra spraw zagranicznych tutaj Chin z właśnie Putinem. A już wkrótce ma mieć miejsce, bo wiosną 2023 roku spotkanie przywódcy Chin z właśnie przywódcą Rosji, z Putinem. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat bardzo niebezpiecznej sytuacji. Media praktycznie alarmują, że tutaj Chiny mogą dozbrajać Rosję. Oczywiście nie za darmo, bo pewnie Rosja by musiała kupić taki sprzęt wojskowy, czy po prostu broń tak na dużą skalę od Chin. No i pytanie też jest tutaj, jeśli chodzi o rolę Chin. Jaką rolę Chiny dzisiaj pełnią, jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, komu sprzyjają? A na dobrą sprawę, no to Chiny nikomu nie sprzyjają, bo z każdym chcą prowadzić interesy, z każdym chcą współpracować. No ale to też jest ciekawe, bo przecież cały świat kupuje, jeśli chodzi o Chiny. Niejako po prostu cały świat jest uzależniony od Chin, bo Chiny to jest jedna fabryka. Czy taka sytuacja też może być niekorzystna dla Chin w dłuższej perspektywie? No bo na przykład później kontrahenci, współpracownicy, może nie współpracownicy, nie, ale partnerzy biznesowi mogą się odwrócić Chin, ale czy to rzeczywiście jest możliwe, bo wtedy musiałyby po prostu powstać fabryki na całym świecie, to, że po prostu świat współpracuje z Chinami, bo robi tutaj interes, tak, tam jest tania siła robocza, dlatego po prostu współpracuje. Natomiast tak, no niewątpliwie to spotkanie miało miejsce, to spotkanie też nie było przypadkowe, pewnie i czas, i miejsce, bo to miało miejsce w tym czasie, kiedy właśnie Biden przyleciał do Warszawy, do Kijowa, przyleciał też na ten szczyt, praktycznie tutaj tą dziewiątkę bukaresztańską, więc to spotkanie tutaj szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie było przypadkowe. Wydaje mi się, że za tym po prostu szły bardzo duże dostawy sprzętu wojskowego, czy też zamówienia z Rosji, bo tutaj też właśnie to, że pojawił się właśnie ten szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych chiński, to nie było przypadkowe, że w tym akurat terminie. Pewnie tutaj musiało się to też związać z jakimś dużym zakupem, tak? A jakby przyjazd właśnie przywódcy chińskiego to przypieczętuje. Chociaż nie musi to być powiedziane oficjalnie, tak? Ale na pewno prowadzone były takie rozmowy. No i kwestia zakupu, tak? Tego sprzętu wojskowego, nowej broni, bo przecież ta wojna cały czas trwa. Chociaż ja powiem w ten sposób, no ta wojna, tutaj jeśli chodzi o Rosję, Ukraina, trwa już rok czasu. Wątpię w to, żeby Rosja nagle po prostu tutaj miała braki, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy. Na pewno do tej wojny się szykowa długi czas, na pewno ma sporo po prostu tego sprzętu wojskowego. Natomiast na pewno po prostu chce mieć nowe dostawy, nową po prostu tutaj nowy sprzęt. Z jednej strony można powiedzieć w ten sposób, być może to był akt desperacji ze strony Putina, że właśnie musi pokazać światu, jak wita się tutaj z przywódcą, znaczy nie Chin, ale jakby z wysoką rangą, tak, urzędnikiem tutaj, tak, chińskim, że po prostu chce jakby taką przeciwwagę do tego, co ma miejsce teraz w Europie, a więc spotkanie tutaj Bidena z Zełenskim, no to Putin spotyka się z przywódcą chińskim, tak, znaczy przywódcą, tak, no powiedzmy sobie, że wysokim urzędnikiem, no, ale tak by przywódcą, tak, no umownie powiedzmy na tego filmiku. No więc, no ale jaka jest proporcja, jeśli chodzi o siły, tak? No przecież Zełenski nie ma takiej siły, czy Ukraina nie jest taką siłą jak Rosja. Tak, wiadomo, że musi szukać tutaj sojuszników Ukraina i ma tych sojuszników. Natomiast Rosja jakby pokazuje siły. No i pytanie też jest takie, tak? Czy to się nie robi, nie przeistacza się w konflikt światowy? A więc potencjalnie konflikt Rosja kontra Ukraina, czyli po prostu w domyśle za Rosją stoją Chiny, a za praktycznie tutaj Ukrainą Stany Zjednoczone.
chociaż nie muszą bezpośrednio walczyć te państwa ze sobą, no to wiadomo, te dostawy sprzętu wojskowego z Chin pójdą po prostu do Rosji, tylko że Rosja będzie musiała kupić za ten, zapłacić za ten sprzęt wojskowy. Nie wiem, jak to jest w przypadku Ukrainy. Ukraina przecież nie płaci za ten sprzęt wojskowy. Przynajmniej żadnej takiej informacji nie mam, tak? A jak jeżeli nawet miałaby zapłacić, to chyba nie teraz, tak? No bo z czego? Natomiast rzeczywiście, no tutaj może być sytuacja nieciekawa. Może być nieciekawa sytuacja. Wiadomo, że te Chiny kontra Stany Zjednoczone to raczej po prostu by nie wypaliło z tego względu, że Stany Zjednoczone są zadłużone po uszy, jeśli chodzi o Chińczyków, więc po co tak naprawdę Chińczycy mieliby po prostu walczyć ze swoimi dłużnikami? Po co mieliby doprowadzić do zgładzenia swoich dłużników, tak? No bo wtedy ten dług cały praktycznie Chińczycy by stracili. Z drugiej strony Chińczykom to tak naprawdę zwisa po prostu, tak? Oni prowadzą z każdym interesy, czy to jest praktycznie tutaj Rosja, czy to jest inne państwo, no chyba, że Tajwan, tak, no to rzeczywiście z Tajwanem pewnie nie prowadzili takiej współpracy, tak, by tam tutaj dostaw pewnie sprzętu wojskowego dla Tajwanu by nie realizowali, no ale Chińczycy robią ze wszystkimi praktycznie interesy, i oni się nie przejmują tak na to, co mówi świat. Natomiast niewątpliwie no, cały czas jest brak tego, że po prostu, żeby strona chińska jednoznacznie odcięła się od tego, co robi Rosja, tak? Na przykład tutaj żaden urzędnik chiński, czy na przykład przywódca chiński, czy minister spraw zagranicznych Chin nie spotkał się z Zełenskim, tak? Jako gest solidarności i poparcia, tak? To nie jest powiedziane, że jakby na przykład Chiny potępiły to, co robi Rosja, to nagle Rosja by się wystraszyła, wycofała się z Ukrainy. Ale na pewno byłby to liczący się gest, tak, jeśli chodzi o Chiny, a takie coś takie po prostu ustalenia nie padły. Także, no, zobaczymy, jak cała tutaj ta sytuacja będzie rzeczywiście wyglądała. Mało tego, strona chińska i rosyjska planują wspólne manewry wojskowe, co tym bardziej po prostu może być przerażające, z użyciem też po prostu tej broni rakiet hipersonicznych, tak? Tylko pytanie też jest takie, na ile po prostu tutaj Rosja szuka sojuszników, pokazuje pazury, a na ile rzeczywiście Chiny by im pomogły. Być może Chiny są w stanie pomóc Rosji, jeśli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego, bo robią, mają w tym interes, robią współpracę, tak? Natomiast na przykład Rosja by, na przykład Chiny, gdyby Rosja poprosiła ich o pomoc, to na przykład by się wyparli, by nie pomogli Rosji. Moim zdaniem tak by było, tak, że Chiny mogą po prostu tutaj dostarczyć sprzęt wojskowy Rosji, ale gdyby na przykład Rosja, załóżmy, ma miejsce jakiś duży konflikt, czy Rosja by przegrywała wojnę, to nie wydaje mi się, żeby po prostu Chiny tutaj przyszły z pomocą, z ocieczą Rosji, ale tak ja mam stwierdzenie, mogę się mylić oczywiście, tak. Zresztą zobaczmy sobie, że Chiny raczej po prostu z reguły się nie pojawiają na temat konfliktów, które mają miejsce na świecie, tak? Ani ich po prostu nie chwalą, ani nie potępiają w żaden sposób. Natomiast podczas tej wizyty tego ministra spraw zagranicznych właśnie, tak? Tutaj to się nazywa chyba Republika Chińska Ludowa. No to tam była też po prostu komunikat, bardzo taki doniosły i no, który mocno wybrzmiał, że tak naprawdę strona amerykańska nie będzie decydowała stronie chińskiej, z kim oni mogą się spotykać, z jakimi mogą prowadzić rozmowy, partnerami politycznymi, a z którymi nie, tak? No, to jest oczywista sprawa. Dzisiaj nikt nie jest w stanie praktycznie czegokolwiek narzucić Chinom. Nawet po prostu Rosja nie jest w stanie narzucić Chinom. Raczej po prostu Rosja może potulnie ogon praktycznie skulić w rozmowach z Chinami, tak? To Chiny są potęgą i militarną, i finansową, i ekonomiczną. To jest rzecz oczywista, tak? To jest praktycznie tutaj rzecz oczywista. Natomiast no teraz teoretycznie powinien być taki gest świata, że świat powinien po prostu bojkotować Chin, tak, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą, firmy powinny zrywać współpracę, no bo jeżeli tutaj jawnie Chiny popierają Rosję, znaczy jeśli chodzi o po prostu spotkanie dostawy sprzętu wojskowego, no to świat powinien bojkotować, no i co, świat nie bojkotuje. Tak na przykład był bojkot firm rosyjskich, no nie ma co się dziwić, tak, że na przykład tutaj bojkotowano firmy rosyjskie, czy firmy rosyjskie musiały się powycofywać z rynków europejskich i tak dalej, to na przykład nie zrobią tego w stosunku do firm chińskich, bo przecież mnóstwo, tak, no wszystko praktycznie jest produkowane made in China, co macie na sobą. Założę się, że jakbyście popatrzyli na metki teraz, tak, jesteście ubrani na spodnie, jak tam kobiety słuchają, to na przykład sukienki, czy na przykład tutaj buty, skarpety, to wszystko, czy kapcie, wszystko macie praktycznie tutaj made in China, więc to jest po prostu, świat nie jest w stanie dzisiaj na przykład bojkotować Chin w związku z tym, że Chiny dają gest poparcia dla Rosji, chociaż Chiny bezpośrednio
nie dają gestu poparcia, jeśli chodzi o atak Rosji na Ukrainę, ale sam fakt spotykania się, współpracy gospodarczej, tak, tego, że Chiny mają po prostu... Ja się nie zgadzam na przykład z taką teorią, która się pojawiła w przestrzeni publicznej, że Chiny przekażą sprzęt wojskowy Rosji. Chiny nic nie przekażą, sprzedadzą. A to są dwie odmienne sprawy. Chociaż dla Rosji to też jest bardzo dzisiaj istotne, bo tych rynków, gdzie mogą kupić tego sprzętu, coraz mniej tego rynku jest, tak? Coraz bardziej ten rynek się kurczy. Chociaż i dalej tak znajdą po prostu te rynki. Ja słyszałem o tym po prostu, że Rosja pozyskuje sprzęt, który produkowany jest w Europie, wojskowy, poprzez rynek afrykański, tak? A więc kupują poprzez pośredników. Na ile to jest prawdziwe, na ile to nie, to już jest inna sprawa, tak? No jeżeli na przykład jakiś producent sprzętu wojskowego wysyła to do Afryki, albo krajów afrykańskich, albo kraje afrykańskie to wcześniej kupiły, to mają prawo to sobie odsprzedać komu chcą. Natomiast no wiadomo, że u nas to w Europie tutaj budzi kontrowersje. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.